No dobra, jestem. Zadzwoń do Judy opcjonalnie i znajdź Evelyn Parker. No to dzwonimy do Judy, bo to będzie proste, żeby nie było takiego przypału jak ostatni razem z tą spółdzielną mieszkaniową. Do Judy, tak? Judy. Administracja bloku. Okej, ja przepraszam. Judy? Jest, Judy Alvarez. Tak. To ja. Myślałam, że nie żyjesz. A widzisz. Chcę porozmawiać z Evelyn. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Czo? Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Mięso w takich worach leży. Spotkajmy się. Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Mox? Co, rozłączyła się? A to... Niewdzięczna kobieta. Spotka się z Judy. Jest. I to jest blisko. 500 metrów. Wszystko jest blisko. Takie wielkie miasto, a wszyscy są blisko siebie. To możemy tutaj iść? Nie. Może pomóc sznurowadełko zawiązać? Nie. Czyli co? Tutaj przez knajpę? Aha, bo tak, na mapie są te kuleczki. Koraliki, które wskazują drogę. O, ty tu się buja. Aha, tutaj możemy przejść tutaj. Dobra. Ale sprzęcior. Potem takiego ukradniemy. Potrzebuję tego koprocesora. Koprocesora. A jak ci się wydaje? Do wspomagania Pindola. To już nie twoje sprawy. No kurde, jest klimat, wam powiem. Jest klimat. Dzień dobry. Z czego pani taka zadowolona jest? Porozmawiaj. Zaniemówiłeś z wrażenia? No nie, no kliknąłem, żeby porozmawiać. Może pani je poczęstuje papierosem. Zachciało się lepszego świata, co? No. Że niby ty mi taką przepustką byś była, tak? No kurde. Tok tu mi. Aha, no dobrze, no to... Wiele nie oczekujmy. Kurde, idziemy, a dopiero 80 metrów przeszliśmy, nie? Nie wiem, kurde, jakbyśmy tego tutaj malucha... Wypierdzielili w kosmos? Zlituj się. Ale ją wypierdzielił. Tej, kurde, w innym kierunku, nie? Ale śmieszne jeździ. O! Przepraszam. Mogę ukraść samochód, ale nie przyjadę na czerwonym świetle. Dobra. Ale tutaj suwik. To jest... On by spełnił moje wymagania, nie? Jak tutaj jest test łosia? Test łosia. Tędy? Aha, no tak, bo Judy w tej knajpie będzie przecież. Trochę wstyd taki przyjść podjechać, nie? A tutaj drugi. Chcesz się ścigać? Spójrz. O matko. Zaparkujemy tutaj. Czemu drugą stronę wysiada tutaj od kierownicy, nie? A, sprzęcior. To będzie zamknięte chyba, nie? No, zamknięte. Już cię co widziałam. No bo byłem tutaj. Nie zapominam twarzy. Tak. Bar jest teraz zamknięty. Jadę koltu. Przykro mi, stary. Tak? Od której? A ja do Judy. Chcę pogadać z Judy. Jest u siebie? Mhm. Schodami mi na dół. Tej, i zamknięty... Znać Judy, że idziesz. Aha, ty i otworzyła dla mnie knajpę. Aha, już myślałem, że jakiś glitch. Ue, no to bajer. Kulturka.
Przekonajcie go albo załatwcie, ja po prostu chcę wrócić do mojego pokoju. Twój Alfons cię wyrzucił z mieszkania, tak? No przecież mówię! Powiedział, że za mało przynoszę zysków i wywalił mnie. Nie mam gdzie spać. Przebadamy ją. Zawód pracownik seksualny. Tylko, że kasę zabierają mi na przyczepy. Zrobiłam sobie chip lalkowy, ale nie wzięli mnie do chmur. Chip lalkowy. Teraz spłacam Rippera z tego, co zarobię na ulicy. Może jakiś tuning? Tuning pochwę. Nie mogę, kurde, z nią porozmawiać. Mógłbym ją wspomóc. Wiecie, może jakieś zadanie dodatkowe by się zrobiło, ale no nie można. Nie można, no szkoda. Pomógłbym dziewczynie. Nawet ma wszczep lalkowy. Daj mu spokój, to znajomy Judy. Jestem znajomym Judy. Tutaj się nie pali. Gdzie jest? Tutaj? Tu na dół? Aha, rzeczywiście, tutaj. Judy, to ja. Nie podsyłaj mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? O, to ja może przyjdę później? Dziewczyny przychodzą po pomoc. Zresztą tutaj. Zajmij się swoim gościem. Dobrze zbudowana. Susie, nie skończyłyśmy rozmawiać. Skończyłyśmy. O. Judy, to ja przyjdę później. Można porozmawiać? Dalej. Mam pytanie? Nie teraz. Kurde. Niemiłe są tutaj te kobiety. Nie po to wchodzę do gry, żeby były niemiłe kobiety, ale jest Judy, dobrze. Nie poddajesz się łatwo, co? Ciężko powiedzieć. Nie mogę o tym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. A ta Suzy tam... Rozumiem, że byłam zbyt subtelna. Walidzie Ewelin, ale co z Suzy? Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. No. I ma na czym usiąść. Nie przyszedłeś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moksach. No. To jest temat otwarty. Szukam Ewelin. Gdzie ją znajdę? To dla mnie bardzo ważne. Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Może nie tyle, co winę, ale... Aha, dobra. Dużo wiesz? Musiałaś z nią rozmawiać. Wiesz, jak się zakończyła akcja? Czyli rozmawiałaś z nią? Wiem też, że spierdoliłeś sprawę. Wszyscy twoi kumple nie żyją. To nie tak. Pokaż bliznę po kuli. Też dostałem kulkę. Ale we mnie weszła. Zdaje się, że to ryzyko zawodowe. Powiedz mi, gdzie ona jest. Te pyskówki sprawiają ci aż taką przyjemność? Tak. Dlaczego nie możesz mi po prostu powiedzieć, gdzie ona jest? Lubisz to? Nie ufam, dlatego. Ona też wiedziała, na co się pisze. Podjąłem ryzyko, to prawda. Ale to samo możesz powiedzieć o Ewelin. Wiedziała, na co się porywa. Dobra. Przekonałeś mnie. Wszyscy troje jesteśmy w to umoczeni. Żeby znowu przeze mnie nie przeszła. Jesteś zdesperowany. Tak, mam przejebane. Powiedzmy, że mam przejebane. Biochip, który był celem skoku, powoli mnie zabija. Zleceniodawca Ewelin może wiedzieć, jak temu zapobiec. Dlatego muszę się dowiedzieć, kto ją wynajął. No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Okej, Ewelin jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Co to jest? Jakiś burdel? A gdzie to jest? Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Ewelin, to jej oddaj. Gdzie? Tutaj? Dobra. Blok. Klaus. Nie za ciekawy adres. To u nas. My mieszkamy w megabloku. Zaczekaj. Tak? Gdzie jest? Tak. Daj mi znać, co u niej słychać. Okay? Dobrze. Okej. Zadzwonię. Dzięki, Vi. Proszę. Czy to jest tutaj? Dziękuję. Wychodzimy? Co jest? Z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem zanikającej jaźni. Mało co powinno cię dziwić. Dobra. Jedziemy. Jedziemy? Jasne. Jedziemy. Też się muszę rozerwać, wam powiem. Opuść klub Moksów. Czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Coś tutaj można zajebać? Perfumy?
Kosmetyki to nie dla mnie. O, tutaj coś jest. Euro, dolary. I apteczka. Aha, i tędy idę. Dobra. Ty, to jest tutaj ta murzynka. Klub jest zamknięty. Czemu się tu kręcisz? A, ma kurde mordę tej w tych. Co się dzieje z Evelyn Parker? Wiesz, co się dzieje z Evelyn Parker? Gadałaś o niej z Judy. Po co mnie pytasz? Może wiesz coś więcej. Już się nic nie dowiedziałem. Jesteś szefową. A to szefowa. Evelyn odeszła z Mox dawno temu. I tego samego dnia przestała być moim problemem. Kurde. Tutaj jest taki znaczek, żebyśmy mogli mieć tą rozmowę, nie? Jakoś tam. A, nie chcę mi się z nią gadać. Przepraszam. Nie chcę mi się z nią gadać. Przyznaj. Nie chodzi o żadną Evelyn, tylko tak. Cię wzięło na braindance. Przychodzę do ciebie. Dobrze kręcą, co? Przychodzę tutaj. Są słabe. Takie sobie te braindance'y. Zwykły paśnik ma lepiej. Twoje gustu. I ci powiedz Judy, co myślisz o jej sztuce. No tak, bo to ona robi. Do widzenia. Zadanie zaktualizowane do lalek. Kto to? Kogo wilki nie są? Mówią na mnie Mr. Hans. A na mnie Will. Jeżeli będziesz szukać zleceń w Pacyfice, dzwonisz do mnie. Jestem Will. A gdzie jakiś miło cię poznać? No, pocałuj mnie w dupę. Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoń. No dobra, czyli co, do megabloku, nie? I co, to już jest taka toczka, że wolę jeździć furgonetką. A ty, nie można jej ukraść? Nie można jej ukraść. No dobra. Pojedziemy toczką. Ona ma solary na dachu. Jak to jest z tą kamerą, tak tutaj będzie lepiej. Do mega bloku. Tutaj fajna fura. Gościu, nie kuś tutaj mnie, żebym ci ją zajebał. Tej kurde. Źle. Tutaj. O, takie sprytne miejskie autko. Może będę całą grę nim jeździł. Ej, ta mapa wariuje. Przed chwilą pokazywało gdzie indziej. Kurde, ale zawijacz się zrobił. Na tej minimapie. Dobra. Kurde. Ten, no przecież to jest... Kto to w ogóle... testował tą minimapę? Może... O kurde. W panikę można wpaść. Jak się nagle zmieni. No i co się dzieje tutaj? Kolego? Ktoś się trąbi? Dalej. Kurde. Ej, nagle się jakiś wielki pojawił. To nie wiem ile, muszę chodnikiem przejechać. Ruch zamarł, nie? Nagle mało ludzi się zrobiło. Oż! Mało ludzi się na ulicach nagle zrobiło. Dobra. Jadzie. Oż kurde, ale szatan. To jest ten mega blok chyba. To jest nasza chata. No więcej takich koperytek tutaj widzę jeździ. Tej kurde akurat nie mogę odebrać. Aha. Sama się odebrała. Wakako Okada. Wakako. Na Włościach w Westbrook. Wakako. Podjedź do mnie w wolnej chwili, mamy do rozliczenia zlecenie. Dobrze. Dobra. Dobrze sobie wtedy poradziliście. Czy pierwsza misja? Pierwsza misja z tą laską w wannie. Dobra misja to była. Dobra misja to była. Wakako. Nie wiem, czy mi się to kojarzy, skakałem. Gdzieś tutaj skręci? Skręt? Pod górkę tak. Kurwa, ale serpentyny. To miasto zajebiste, ale nie wiem, czy ktoś tak naprawdę by je zaprojektował. Trochę wygląda na plastikowe, nie? No ale ładne, nie żebym tutaj
jakoś marudził. I tutaj 45 metrów. Do megabloku. Coś tu barze mają? A, ma ładny daszek. Moon Explorer. O, to jest jakieś żarcie. Jej też mogę wziąć? Tutaj, no to ja to kurde rekwiruję, proszę pani. Tutaj też? Cyk, cyk. A? Wszystkim żarcie wezmę. O, tutaj widzę, są jakieś ta... jakieś ciężkie obliczenia. Czy rura wytrzyma? To jest pewnie ten. Z megabloku rura od Szamba. Czy nie rozpierdoli ciśnienia? Jak pan myśli, bo jestem mieszkańcem megabloku. Wszystko będzie dobrze? Nie? Ale gościu. Dobra, i co? Windą do chmur. Windą do nieba kiedyś się mówiło. Dobra, to ja myślę, że te chmury zostawimy sobie na następny odcinek. O, tutaj widzę jakiś ten. Lesbijska miłość, San Parla Moda. Watson Hor. Dziwki Watsona. I co? I ona żyga w kiblu, tak? Masakra. W sensie zajebiście. Z kim ja mogę porozmawiać tutaj? Czy to jest w ogóle jakieś stoisko audio-video? Wypożyczalnia kaset? Nie? To jest gość, no gość, kurde. Wypożyczalnia kaset wideo, tak? A z tyłu? Meet your neighbors. Te, i co to jest, przepraszam? I tutaj... Night City Police Department. Te, że tutaj wjeżdżają. Wjeżdżają z tego, nie? Z powietrza się spuszczają, kurde, na balkon kolesiowi. Nieźle, nieźle. Nieźle. To trzeba umieć takie rzeczy zaprojektować. Szkoda, że minimapy, kurwa, nie zrobili porządnej. No ale to już jest rozkminka na następny odcinek. Trzymaj tak się.